Dzień dobry, kochani. Dzień dobry, dobry wieczór. Halo, halo. Stuku puku, jak się macie, czy się stawiacie? Dobrze was widzieć. Dawno się nie widzieliśmy. Mam wrażenie, że dawno mnie tu nie było. Ja też tęskniłam. Jaki temat live'a? Kochani, temat jest dobry. My go znamy, ale przypominajka, przypominajka. Temat jest. Dlaczego pa sobie znowu na to pozwoliłam? Znamy czy nie znamy? Znacie ten temat czy nie? Dlaczego pa sobie znowu na to pozwoliłam? Taki temat. Brzmi znajomo czy nie? Dajcie znać. Ja jestem po bardzo pięknym wydarzeniu u Marianny Gierszewskiej. I tam miałam wystąpienie i tam miałam temat powrót do swojej sprawczości. I miałam takie coś, że mieliśmy tam tylko 20 minut na swoje wystąpienie i po prostu to dla mnie było za mało, bo znamy się nie od dziś i moja głowa cały czas chciała po prostu dopowiedzieć więcej. Ja nawet kładłam się spać z tym, co powinnam tam powiedzieć, wstawałam rano z tym, co powinnam tam powiedzieć, więc to mnie nęka już dzień trzeci. I tak naprawdę myślałam, że może w ten temat pójdę, ale to trochę się połączy z tym tematem, z tą sprawczością, ale najbardziej w ogóle w tym temacie sprawczości. To chciałam porozmawiać o tym momencie, który jest bardzo sprawczy i bardzo decydujący, a to jest ten moment, kiedy już się wybieramy w jakąś podróż, już jesteśmy w drodze po nowe, po zdrowe, po inne, po lepsze. Gdzieś budujemy tą nową historię, no ale jesteśmy na planecie Ziemia i wiemy, że tu nam będzie bardzo wychodziło i jak my się do życia stawimy, to ono się stawi do nas i to będzie się działo i to będzie się udawało, ale też wiemy, że się wywalimy, a jakby to powiedziała Brené Brown, a że ona bardzo mądra jest i wie, co mówi, to my się nie tylko wywalimy, ale się też i wypierdolimy, no bo taka planeta. I często w tych momentach, kiedy się wywalamy, kiedy się cofamy, kiedy zawracamy, kiedy nam nie wychodzi, kiedy jeszcze wróciliśmy na stare tory, to często padają te słowa: dlaczego znowu sobie na to pozwoliłam, pozwoliłem? Albo jak mogłam sobie znowu na to pozwolić? Albo dlaczego znowu to robię? I mówimy tutaj o takich momentach, kochani, gdzie wybieramy się po zdrowe, gdzie wybieramy się po nowe i idzie nam dobrze. Albo idzie nam w miarę dobrze i przychodzi taki moment, gdzie nas cofa, gdzie wracamy do tej starej drogi, gdzie myśleliśmy, dlaczego ja tutaj piszę Iwonka. Właśnie, gdzie są te momenty, dlaczego ja, dlaczego życie znowu mi to zrobiło, dlaczego to mi się znowu przydarzyło, dlaczego ja sobie znowu to zrobiłam, zrobiłem. To są te momenty. Ja bym chciała dzisiaj, żebyśmy się trochę z tym momentem rozprawili, żebyśmy zobaczyli, jak bardzo te słowa są nieadekwatne do sytuacji. Pierwsza rzecz, większość z Was mnie tu zna nie od dziś i znacie tą historię, więc ja ją bardzo krótko wspomnę, ale pierwszy taki moment to jest dla mnie momentem zwrotnym i tych momentów zwrotnych ja w życiu miałam wiele, ale takim dużym momentem zwrotnym dla mnie był taki moment, gdzie się znowu wywaliłam, gdzie się znowu cofnęłam, gdzie się znowu w dziurze znalazłam i powiedziałam właśnie, jakby te słowa biegły, wiecie, biegły z siekierą i baseballem w ręku. Dlaczego was znowu sobie na to pozwoliłaś? I ja wiedziałam, że jak te słowa do mnie dobiegną, a przez to, że byłam tak wycieńczona życiem w tym momencie i tym, co mi się przydarzyło, nie tylko w tym momencie, ale wcześniej, to ja wiedziałam, że jak one do mnie dobiegną, jak mnie siekną, to ja po prostu padnę i nie wstanę długo. Ale tuż obok były te nowe słowa, te, które budowały się krok po kroku tymi praktykami w codzienności, które zadały to samo pytanie, ale z inną intencją. Dlaczego znowu sobie na to pozwoliłaś, kochanie, opowiedz mi o tym, chcę wiedzieć. Tak? To są te dwie. Niby te same pytanie, niby to samo stwierdzenie, a zupełnie inne. Jedno to jest przypierdzielić sobie, drugie to jest utulić siebie, ale nie malując na różowo to, co się przydarzyło, nie ignorując, tylko wręcz biorąc odpowiedzialność i chcąc się dowiedzieć, co się naprawdę przydarzyło, ale tak, jakbyśmy chcieli się naprawdę dowiedzieć, co się przydarzyło, a nie tylko zjechać siebie za to, że to się znowu przydarzyło. I to jest taka rzecz, o której my mówimy tutaj już od dawna, ale może ktoś jest tu nowy, więc to jest taka przypominajka, że zupełnie inaczej te pytanie brzmi, wypowiedziane przez nas w taki sposób, jakbyśmy naprawdę chcieli usłyszeć odpowiedź. Natomiast pójdźmy głębiej w to pytanie. Dlaczego znowu sobie na to pozwoliłem i pozwoliłam? Dlaczego? I my zadajemy to pytanie tak, jakby
Tak jakbyśmy naprawdę zrobili jakieś przestępstwo niegodne wybaczenia. I tak jakbyśmy z jednej strony naprawdę czasami nie znali odpowiedzi. A odpowiedź tam jest i odpowiedź jest ważna i odpowiedź jest w miarę prosta, ale zapomnienie tutaj bywa głębokie. Kochani, powód, dlaczego my sobie znowu na to pozwalamy, znowu się cofamy, znowu wracamy, jest taki, że ta droga, do której my wracamy, te zachowania, do których my wracamy, te relacje, do których my wracamy, te sytuacje, do których my wracamy, te stare myśli niewspierające, te przekonania niebudujące, te nawyki ciągnące nas bardziej w dół niż w górę, są drogami neuronowymi, ścieżkami neuronalnymi w naszym mózgu, które mają po 10, 20, 30, 40, czasami 50, 60 lat. Są to mechanizmy obronne, które powstając w naszym mózgu i w naszym życiu i w naszym układzie nerwowym, powstawały tam w okolicznościach, gdzie my nie mieliśmy kompletnej świadomości. One się budowały poza naszą pełną świadomością. To nie było tak, jak teraz my tu na live siedzimy, zagnieżdżeni w naszej korze nowej, tej przedczołowej, gotowi do zdecydowania, czego chcę, czego nie chcę, co lubię, czego nie lubię, co dalej chcę kontynuować, czego już w życiu nie chcę robić. Nie. My byliśmy tak bardzo poza zasięgiem, my byliśmy tak bardzo poza możliwością decydowania, my mieliśmy tak niewiele zdolności do odpowiedzi w świadomości. Nasze granice były tłamszone na różne sposoby, czasem świadomie, czasem nieświadomie, czasem specjalnie, czasem niespecjalnie. I to, co powstawało, to, co się wtedy budowało, było mechanizmem obronnym. Jak sama nazwa wskazuje, mechanizm obronny miał nas wtedy chronić, miał nam dać rzeczy, których potrzebowaliśmy najbardziej. Bezpieczeństwo, miłość i przynależność. I wiele innych potrzeb, które tuż obok tych najważniejszych są. Więc kiedy my pytamy siebie, dlaczego sobie znowu na to pozwoliłaś? Dlaczego znowu tam wróciłeś? Dlaczego znowu tam zrobiłeś? To jest trochę tak, wyobraźcie sobie, że mieszkacie w kraju, w którym mieszkacie. Na osiedlu, na którym mieszkacie. Macie znajomych, jakich macie, sklepy dookoła, które macie. Dróżki, ścieżki, sąsiadów przez 10, 20, 30, 40 lat. Znacie każdą drogę od podszewki. Chodzicie tymi drogami całymi dniami. I nagle ktoś was zabiera w ogóle i wam się nagle tam znudziło. Mówicie, ja już nie chcę, tu nie do końca jest fajnie, nie do końca wygodnie. Tak, znam każdy kąt, znam każdą drogę, znam każdego sąsiada, znam każdy kąt tego mieszkania, tego domu, tej ulicy. I nagle ktoś mówi, słuchaj, to w ogóle świat jest wielki i szeroki. Wyjedź. I was wywożą w ogóle do innego kraju. I wy nie mówicie w tym języku, nikogo tam nie znacie, pracy nie macie. Ten, kto wyjechał za granicę, to zna to. Pracy nie macie, ludzi nie znacie, ulic nie znacie, języka nie znacie. Jesteście na nowym terytorium. To gdzie wam będzie wygodniej? To nie znaczy, że wy nie będziecie pracować nad tym nowym. Ale w momentach takiego zagrożenia, gdybyście wiedzieli, że nie musicie lecieć samolotem 7, 8, 10 godzin do tego kraju, który znacie od podszewki, tylko wystarczy wam sekunda. Sekunda i zero wysiłku, żeby wrócić na to stare osiedle, gdzie znacie każdą ulicę i każdy kąt. W momencie, kiedy się boicie, w momencie, kiedy jest trudno, w momencie, kiedy jest niewygodnie, to czy nie wrócilibyście na tą ulicę, na tą ławkę, na ten kąt znajomy? Więc w momencie, kiedy mówimy, dlaczego znowu sobie na to pozwoliłaś? Dlatego, że tam znam każdy kąt. Dlatego, że tam jest mojemu mózgowi bezpiecznie. Dlatego, że tam tą drogą chodziłam i chodziłam 20, 30, 40, 50 lat. Dlatego, że choć dziś być może mi to nie służy i być może to nie jest dla mnie dobre i może mnie to nie wspiera, to gdy to się tworzyło, to mnie chroniło. A gdy ja mam trudne momenty w swoim życiu i trudne sytuacje, to ja potrzebuję bezpieczeństwa, przynależności i miłości. I to, co budowało mi to poczucie bezpieczeństwa, przynależności i miłości, jest ta droga, którą znam.
I ja wiem, że moja kora przedczołowa i wiele książek i moja terapeutka i kursy i live'y mówią mi: słuchaj, po drugiej stronie twojego bólu i twoich lęków i twoich oporów jest inny świat. Lepszy, lżejszy, wygodniejszy, bardziej kolorowy. I my wiemy tu i my wiemy w tej korze przedczołowej, że to jest tam. Ale w momentach, kiedy jest nam trudno, w momentach, kiedy jest nam ciężko, kiedy jesteśmy zmęczeni, a czasami, kiedy jesteśmy po prostu głodni i niewyspani, nasz mózg przeskakuje na stare tory. Nie dlatego, że z nami jest coś nie tak. Bo drugą rzecz, którą my sobie mówimy, jak się już wychrzanimy, to jest: co ze mną jest nie tak? Co ze mną jest nie tak? Co ze mną jest nie tak? Przecież już wiedziałam i wiedziałam. Przecież już znam. Przecież przerobiłam to na terapii. Przecież odkryłam to na kursie. Przecież ja w ogóle certyfikat mam z tego. Przecież ja w ogóle studia mam skończone. Przecież ja jestem w ogóle, ja pomagam innym. Pół rodziny uratowałam. Ja koleżankę i przyjaciela i siostrę i brata z tego wyciągnęłam. To jak ja mogę wrócić tu, skoro ja już wiem, co ze mną jest nie tak? Nic z tobą nie jest nie tak. Zapytaj się lepiej, co z tobą jest tak. Po pierwsze, to, jakie mechanizmy obronne mamy, nie jest wynikiem i efektem tego, że z nami jest coś nie tak. Tylko jest w naszym życiu, w naszym układzie nerwowym i w naszych drogach neuronalnych zapisane jako efekt tego, co nam się przydarzyło. Więc zamieńmy to sobie wreszcie na nie, co ze mną jest nie tak, tylko na co mi się w życiu przydarzyło i sprawiło, że ja jeszcze tak mam, że ja jeszcze się tak zachowuję, że ja jeszcze tymi drogami chodzę, że ja jeszcze tam wracam, że ja jeszcze się tam cofam, że ja jeszcze tam bezpieczeństwa szukam. Ja Wam podam przykłady, kochani. Zanim przejdziemy, trzecia rzecz, bo to trzy gluty dziś rozpracowujemy. Trzeci glut, kiedy to się skończy? Kiedy to się skończy? Kiedy to się skończy? Ja chcę tu i teraz. Ile jeszcze lat terapii? Ile książek? Ile live'ów? Ile kursów? Kiedy to się skończy? A co by było, gdyby to się nigdy nie skończyło? Będziesz tam dla siebie czy nie? Tak szczerze. Dogadajmy się tak ze sobą, kochani, tak szczerze. Ja też bym chciała, żeby to się skończyło, słuchajcie, wy nawet nie wiecie. Są takie gluty, są takie mechanizmy obronne, są takie przydarzajki, które mi się przydarzyły, które zbudowały takie mechanizmy ochronne i obronne we mnie, które tak mnie frustrują, tak mnie denerwują i ja tak bardzo bym chciała, żeby one się już nie przydarzały, żeby one już sobie poszły. I ja tyle pracy wkładam w to, żeby je uleczyć, a one czasami dalej jeszcze tam są. Natomiast ja ze sobą właśnie wtedy na tej podłodze podpisałam taką umowę, że ja tą historię opowiadałam Wam miliony razy, że choćbym ja tam wracała i padała i się cofała do końca mojego życia, to ja już siebie nigdy nie opuszczę i nie zostawię. I choćbym padała ciągle, każdego dnia albo kilka razy dziennie, to ja siebie zawsze już z tego upadku podniosę. Ja naprawdę obiecałam sobie, że ja nie będę do siebie wtedy mówić i na siebie krzyczeć i od siebie wymagać, kiedy to się skończy i żeby mi to było ostatni raz. Tylko że ja obiecałam sobie, że zrobię wszystko, żeby dbać o taką cierpliwość i żeby uczyć się i zebrać w sobie miłości tyle, żeby mi jej starczyło, w cierpliwości dawać sobie przy każdym upadku do ostatniego oddechu. Czytałam ostatnio książkę Los, który dziedziczymy i w tej książce ta psycholog mówi, że są w nas takie rany u wielu z nas, które być może będą z nami do ostatniego oddechu, do końca życia. My tu mówimy do ostatniego oddechu. I to jest takie moje pytanie, czy my będziemy ze sobą do końca, do ostatniego oddechu? I my znamy to, my mówimy o tym tutaj wiele, wiele razy. Ale tak naprawdę, wiecie, kochani, czy my możemy wziąć te trzy gluty, takie trudne gluty, które nas prześladują, które przychodzą i zaczepiają, które mówią, dlaczego sobie znowu na to pozwoliłaś? Kiedy to się skończy i co z tobą jest nie tak? I czy my możemy raz na zawsze, ale tak naprawdę zapisać sobie na kartce, powiesić to i powiedzieć sobie, pozwoliłam sobie i pozwoliłem sobie znowu na to, bo to był mój mechanizm obronny i ochronny. W momencie, kiedy nie mogłam i nie mogłem wybrać inaczej, w otoczeniu, w którym przebywałem,
w dzieciństwie, w którym żyłem i byłem. Życie, którego doświadczyłem, spowodowało, że tak się w życiu chroniłem. I dzięki temu przetrwałem i jestem tu dziś. I dziś ja chcę inaczej. I ja pracuję nad moim inaczej. I każdego dnia będę pracować nad moim inaczej. Ale ta stara droga neuronowa, te ścieżki neuronalne w moim mózgu, w moim układzie nerwowym, te zapisy, są tam 20, 30, 40, 50 lat. I ja będę jeszcze sobie na to pozwalać. Ja będę jeszcze tam wracać. Ja będę jeszcze się tam cofać. I gdy umysł przyjdzie i powie, to co z tobą jest nie tak, że ty tam wracasz, skoro to dzisiaj ci nie służy. A my powiemy, nie, 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 ze mną nic nie jest nie tak. Ze mną wszystko jest okej. Nawet bardziej. Mój mózg jest tak dobry. Mój mózg jest tak zdrowy. On mnie cofa na to, co postrzega jako bezpieczne. A to, co ze mną jest i to, co ze mną się dzieje i to, co mnie cofa i gdzieś jeszcze mnie chwieje, jest efektem tego, co mi się w życiu przydarzyło. A przydarzyło mi się wiele. Życie mi się przydarzyło. Traumy mi się przydarzyły. Trudności mi się przydarzyły. Niewygody mi się przydarzyły. Gniecenie, zgniatanie, ograniczanie mojej prawdziwej natury mi się przydarzyło. Mojego przepływu, mojego potencjału, mojej prawdy. Zgniatanie, rozdawanie jej okruch po okruchu, kawałek po kawałku w imię tego, by zostać, by być, by istnieć, by być bezpiecznym, by być kochanym, by przynależeć do stada, by mnie nie wyrzucili, by mnie nie odrzucili, by mnie nie pozostawili, by mnie kochali, by mnie akceptowali. I tyle tego było. I tyle siły mnie to kosztowało, że ja robiłem i robiłam wszystko, co mogłam i co mogłem. I na ten moment to, jak jest, jest efektem tego wszystkiego, co mi się przydarzyło. I gdy umysł przyjdzie i powie, no to kiedy to się skończy? Powiedzmy mu prawdę. Nie wiem, kochanie, kiedy. Nie wiem. Tego nie wiem i tego nie wie nikt. Nawet najlepszy terapeuta. Choć pracujemy wszyscy kolektywnie nad tym, żeby wiedzieć, żeby jak najszybciej dać sobie ulgę, żeby uleczyć to, co jest do uleczenia, żeby zagoić to, co jest do zagojenia. Ale nie wiem. Ale wiesz, co wiem, kochanie? I to ci zagwarantuję, i to ci powiem, bo to wiem naprawdę. I to ci obiecuję, że nieważne, ile to potrwa, to ja będę z tobą do ostatniego oddechu, do końca. To jest, jak załatwiamy te trzy gluty. Czy my je załatwiamy tu, kochani, czy nie? Czy my jesteśmy w tym razem, czy my nie jesteśmy w tym razem? Bo wiecie, tak naprawdę, to nie są jakieś ciepłe kluchy, tylko to jest prawda. Jakby naprawdę to jest prawda. To jest prawda zbudowana na bazie psychologii i neuronuki. To jest dokładnie to, co my wiemy. To jest to, co my wiemy, że to, co stare i nam nie służy, kiedyś nas chroniło i broniło. Że to jest ugruntowane w naszym mózgu i niełatwe do zmiany. My dziś wiemy, i pójdźmy jeszcze raz tam. My wiemy dziś, że stare drogi neuronowe, te drogi neuronowe, które są w naszym mózgu od lat, na ten moment, z taką wiedzą, jaką mamy z neuronauki, wiemy, że one nie znikają kompletnie. Być może badania i nasza ciężka praca, którą teraz robimy, zmieni to. My wiemy na ten moment, że one nie znikają kompletnie. Dlatego też my wracamy na nie czasami, bo one nie znikają kompletnie. Natomiast co też wiemy z neuronauki, to jest to, że one zarastają, kiedy nimi nie chodzimy. Czyli wyobraźcie sobie, że te stare nawyki, stare przekonania, stare myśli, stare zachowania są jak wydeptana droga na łące. I moment, kiedy my przestajemy ją chodzić i zaczynamy dreptać nową drogą, to w pewnym momencie, jak wystarczająco wiele razy przestaniemy jej używać, tam nawet w tych najmocniej wydeptanych szczelinach tej drogi zaczną kiełkować źdźbła trawy i ona zacznie zarastać. I to jest, kiedy ten nowy nawyk, kiedy chodzimy nową drogą, nowe myśli, nowe przekonania, nowe sytuacje, nowe relacje, nasze nowe marzenia, nowe pragnienia, nowe drogi neuronowe. Tu dreptamy, tu się buduje, tu przechodzimy, przestaniemy chodzić, ona zarasta. Natomiast wiemy też, że w momentach wielkiego zagrożenia albo dużego zmęczenia nasz mózg
Bo kocha nas bardzo i chce, żebyśmy byli bezpieczni. To jest dla niego najważniejsze. Przeskakuje czasami z tej nowej, wydeptanej drogi na tą starą, bo ona cały czas tam jest. Ona zarosła już, bo my już tu nachodziliśmy się, nabudowaliśmy na terapii, na live'ach, na medytacjach, na afirmacjach, na spędzaniu czasu po nowemu. I my tu mamy tą drogę. Ale czasami w momentach dużego zagrożenia albo wielkiego zmęczenia nasz mózg nie chce zużywać za dużo energii albo chce, żebyśmy byli bardzo bezpieczni. Mówi, słuchaj, ja Cię znam, tą drogę, ja Cię znam rok albo 3 miesiące albo 7 lat terapii ja Cię znam. To znam 20 lat, 10, 30, 40. I to w sekundę ten mózg przeskakuje do starego. I to są te momenty i my znamy te momenty, kiedy my już coś ogarnęliśmy. Kiedy my już przerobiliśmy, kiedy my radykalne wybaczenie zrobiliśmy, pół rodzinie wybaczyliśmy i jedziemy na święta do domu, albo w odwiedziny, do mamy, do teściowej, do taty. Albo z tym mężem i żoną siedzimy i po prostu my już to przerobiliśmy, przemaglowaliśmy z przyjaciółką i kolegą na kawie i z terapeutą i nagle siadamy i myślimy, tu już nic mnie nie zaskoczy, ja mam to ogarnięte. I siadasz i po prostu czasami to jest jedno słowo. Jedno spojrzenie. Nie daj Boże, jeszcze tego dnia się nie wyspałeś, nie? Nie daj Boże, hormonella u kobiet. Nie daj Boże, w ogóle, nie wiem, księżyc była w jakiejś tam rotacji, czy gdzie on tam chodzi, nie znam się na księżycu jeszcze. Muszę się tego nauczyć kiedyś. I się zaczę. I po prostu nie wiadomo, kiedy jesteś już na starej drodze, nie? I jeszcze my jesteśmy sfrustrowani, że my na tą starą drogę poszliśmy. A nasz mózg przeszczęśliwy, on mówi, ja go uratowałem, przecież na tej nowej drodze, przecież jej nie można ufać, co tam 3 lata versus 30, nie? I to jest ten moment, kiedy my przychodzimy i 3 gluty cisną. Dlaczego znowu sobie na to pozwoliłeś? Co z tobą jest nie tak i kiedy to się skończy? Więc jak przyjdą ci obywatelowie i nam tak trzasną, to my już mamy odpowiedź. Słuchaj, znowu to zrobiłam, bo tą drogą śmigałam 30 lat i znam ją na pamięć i ona dla mojego mózgu jest bardziej bezpieczna. Ze mną wszystko jest ok. Mój mózg tak ma. I to jest efektem tego, co mi się przydarzyło. A uwierz mi, przydarzyło mi się wiele. I nie wiem, kiedy to się skończy, być może nigdy się to nie skończy, ale wiem, że nieważne ile razy to się wydarzy, to ja zawsze tam dla siebie będę. U Marianki na wydarzeniu rozmawiałyśmy, zanim w ogóle wydarzenie się zaczęło, to właśnie o tym mniej więcej rozmawiałyśmy. O tych glutach wyskakujących i o tych schemacikach i w ogóle. I o tym, gdzie się chowamy albo gdzie nam wybija. I Marianka dała taką fajną metaforę i powiedziała, że chyba w większości tych silnych traum i tych silnych glutów właśnie, to one zawsze gdzieś tam będą z boku stałe, z taką wyciągniętą ręką, czekające, żeby nam pomóc. Te stare schematy, wiecie, tak. To jest ten moment, ja kiedyś bardzo pomagałam sobie nie czuć bólu poprzez jedzenie, poprzez picie, poprzez uciekanie w pracę. A ja też bardzo często za każde przewinienie siebie karciłam i gnębiłam. I te ręce wciąż są wyciągnięte w moją stronę w tych momentach, kiedy mi jest ciężko. Do dziś moim pierwszym odruchem, gdy mi jest ciężko, gdzie ból boli, o Jezu, jakbym zjadła, jakbym wypiła, jakbym uciekła gdzieś w ludzi, w pracę, żeby tylko tego bólu nie czuć. To jest mój pierwszy odruch. Ja już tą drogą nie chodzę, prawie nigdy, ale ona stoi, ta ręka tam stoi i mówi, hej, mogę Ci pomóc, znamy się 30 lat. I wciąż dużym wysiłkiem dla mnie jest nie wziąć tej części siebie za rękę i powiedzieć, chodź kochanie, tylko powiedzieć, wiesz co kochanie, poczekaj, ja zbudowałam nową drogę. Ona jest jeszcze delikatna, tam jeszcze są chaszcze do wykarczowania, ale ona już tam jest, choć pójdziemy tą nową drogą. Ja tam byłam, ja sprawdziłam, ona też działa. Dla mnie wciąż dziś o wiele łatwiej siebie skopać i zgardzić za przewinienie, za potknięcie, niż wyciągnąć do siebie rękę i powiedzieć, jest okej, kochanie, opowiedz mi o tym więcej, chcę wiedzieć. Jestem tu po to, by Ci pomóc, by Cię wesprzeć, by Cię nauczyć nowych rozwiązań. O wiele łatwiej ta ręka, która stoi tu z baseballem, po prostu w drugiej w ręce i chce pojechać po sobie i powiedzieć, ty kurwa widzisz? Miał rację, jesteś głównym zerem i śmieciem, do niczego się nie nadajesz, a widzisz? Ta ręka stoi i czeka i mówi, użyj mnie kiedy chcesz, ja jestem tu zwarta i gotowa.
To jest wciąż wysiłek dla mnie chodzić tą nową drogą. Helena Orzechowska na wydarzeniu Marianki cytowała pana, którego imienia nie pamiętam, więc zacytuję to jako Helenkę, która mówiła, że żyjemy w takich czasach, kiedy pozornie wszystko praktycznie jest z zasięgu naszej ręki. Takie bardzo obfite czasy. Ale o ironię losu, najmniej czego mamy, to tej ręki. Czyli tak wiele w zasięgu naszej ręki jest, ale brakuje tej ręki. I tak samo teraz, kochani, w naszym rozwoju, w tej naszej drodze do nowego, w tej naszej drodze do zdrowego, żyjemy w czasach, gdzie tak wiele jest w zasięgu naszej ręki. Tylu coachów, terapeutów, psychoterapeutów, mówców motywacyjnych, ilu my mamy w Polsce w ostatnich miesiącach, to w ogóle to tego jeszcze na tej planecie nie widzieli, nie? To grzyby po deszczu tego nie widziały, co my widzimy. My tyle metod, tyle możliwości, tyle okoliczności, ile my mamy do tego, żeby wzrastać, żeby zmieniać, żeby leczyć, żeby przebudowywać. Na wyciągnięcie ręki są rzeczy za pieniądze, są rzeczy za darmo. Wystarczy wejść na YouTube, na Instagram, na Facebook. No, i my mamy dostęp do tego. Ale o ironia losu, czasami brakuje tej ręki do siebie. Tej, o której ja mówię do znudzenia od lat, że jak padasz, to nie kop siebie kurka wodna. Choć mi wciąż łatwiej czasami siebie kopnąć, niż siebie utulić. I to jest taki wysiłek dla mnie, kochani, czasami. Ale tulę siebie i nie kopię już. Bądźmy dla siebie tą ręką, która podnosi, która unosi, która prowadzi, która rozumie, która wspiera do ostatniego oddechu, która przypomina. Pamiętając, że tuż obok tej ręki jest ta druga ręka. Ta z tego starego świata. Ta z tych momentów naszego życia i naszego istnienia i naszego bycia. Kiedy życie nam się przydarzyło. Kiedy nas poturbowało, kiedy nas poraniło, każdego po swojemu. I ta ręka tu jest i być może dla wielu z nas ona naprawdę będzie do ostatniego oddechu, bo dla wielu z nas tak wiele się przydarzyło. Są wśród nas tacy, którzy to jest trochę jak z ciałem, którzy może mają kostkę zwichniętą i może kilka lat terapii, jak fizjoterapia, jest w stanie przywrócić nas do zdrowia. Są wśród nas tacy, którzy mają nogę złamaną w 10 miejscach. I być może nieważne, jak ciężko pracują, to nigdy już do ostatniego oddechu nie pobiegną tak lekko i tak szybko, jakby chcieli. Nasza wartość, sens naszego istnienia i też jakość i sens i wartość naszej drogi, naszej podróży nie jest zależna od tego, jak szybko i jak lekko i jak daleko biegniemy. Tylko kim my w tej podróży jesteśmy i będziemy w stosunku do innych, do życia, ale najbardziej w stosunku do siebie. To jest, kochani, to jest, gdzie jakość naszego rozwoju ma największy sens i największą wartość. To, gdzie my naprawdę nie toniemy w zapomnieniu, nie wracamy w automat, dlaczego znowu sobie na to pozwoliłem i pozwoliłam. Tylko łapiemy siebie świadomością, mówimy, a dlatego, że to mi się przydarzyło. Dlatego, że życie mi się przydarzyło. Dlatego, że tą drogą tyle lat śmigałem. Ze mną wszystko jest okej. Tylko dlatego, że tak mam i że wciąż się cofam i że wciąż tam wracam, nie znaczy, że ze mną jest coś nie tak, tylko znaczy, że to jest efektem tego, co mi się przydarzyło. I godzę się dziś, choć mi się nie chce i chciałbym inaczej, ale godzę się, bo kocham siebie tak bardzo, że być może do ostatniego oddechu będę potrzebował i potrzebowała tą rękę przy sobie mieć zawsze. Bo ta być może ze mną będzie do ostatniego oddechu. Ale jeżeli ta tu jest, to choćby ta do ostatniego oddechu była, to one razem są w stanie zdziałać wiele. Więcej niż nam się wydaje. Natomiast jeżeli ta jest od parę dziesięciu lat, a tej nie ma, to niewiele zdołamy, nieważne jakie narzędzia przeprowadzimy. I jakich terapeutów znajdziemy. Ja mam w sobie wiele glutów, kochani, jak wiemy. Nie znamy się nie od dziś. Ale mam w sobie takie gluty. Trochę tak opowiem Wam o swojej historii. Wy znacie te moje historie. Ale ja mam
mam w sobie, tak myślę, jak to połączyć. Na tym wydarzeniu u Marianny opowiadałam o odpowiedzialności, o wzięciu odpowiedzialności i o tym, że słowo odpowiedzialność jest takie dwuczłonowe. To jest zdolność do odpowiedzi. I kiedyś Gabor Mate zapytany, czy jedną z najważniejszych rzeczy do zmiany, do nowego, do zdrowego jest odpowiedzialność. I on powiedział, to zależy. I ja tak się zastanawiałam, jak to zależy. Wiadomo, że odpowiedzialność jest jedną z najważniejszych rzeczy. On mówi, odpowiedzialność to zdolność do odpowiedzi, responsibility, ability to respond. Jeżeli ta zdolność do odpowiedzi, jeżeli ta odpowiedź jest Twoją odpowiedzią, jest świadomą, jest zdrową odpowiedzią, to wtedy ta zdolność do odpowiedzi jest bardzo ważna i kluczowa. Natomiast jeżeli ta odpowiedź jest odpowiedzią z tego starego świata, z tych nawyków, z tych nałogów, z tych automatów, z tej piwnicy, jak to my mówimy, z tych zakazów i nakazów, to ta odpowiedź i zdolność do niej nie zaprowadzi nas do nowego i do zdrowego, tylko zaprowadzi nas z powrotem do piwnicy. Więc odpowiedzialność i wzięcie odpowiedzialności jest bardzo ważne, ale gdy my ją bierzemy z miejsca prawdy, gdy ta nasza zdolność do odpowiedzi jest odpowiedzią naszą, a nie tą nawykową. I ja nie miałam kontaktu z prawdziwą odpowiedzialnością, ze zdrową sprawczością przez większość mojego życia. I wielu z nas ta zdolność do odpowiedzi była nam odbierana i byliśmy ograbiani z niej już od najmłodszych lat. My mieliśmy bardzo wolną ekspresję i bardzo dużo naturalnej odpowiedzi, gdy byliśmy dziećmi. My się śmialiśmy i krzyczeliśmy i płakaliśmy i sięgaliśmy i prosiliśmy i chcieliśmy. My odpowiadaliśmy. Świat mówił do nas, my odpowiadaliśmy do niego. Życie mówiło do nas, my odpowiadaliśmy do niego. I my mieliśmy bardzo dużo przepływu i wolności i flow. Ale jesteśmy na planecie Ziemia. I czasami nasza odpowiedź spotykała się z tak nie rób, to rób, tak nie wolno, tak trzeba, tak nie wypada, tak musisz. Tu siedź cicho, tu się uśmiechaj, tu nie płacz, tu nie krzycz, tu się nie złość. I my w pewnym momencie bardzo zaburzone było nasza zdolność do odpowiedzi. Tej prawdziwej, tej naturalnej. I zaczęliśmy przybierać, ale że my odpowiadać musimy, bo na planecie Ziemia życie będzie mówić do nas i my zawsze będziemy do niego odpowiadać, to ta prawdziwa odpowiedź i zdolność do odpowiedzi została zaburzona. Natomiast odpowiedź nie została zaburzona i zaczęliśmy odpowiadać na różne sposoby. I są wśród nas tacy, którzy się mocno dopasowali do tego, jakie były wymogi, którzy się trochę jak plastelina u mnie, to się często mówi, plastuś taki, trochę jak plastelina, się naginali do tego, co otoczenie wymagało. To było wszędzie, kochani. To było w domu, to było w piaskownicy, to było w szkole, to było w pracy, to było w systemach dookoła. Czasami świadomie, czasami nieświadomie, czasami z dobrego serca, a czasami niekoniecznie. I są wśród nas tacy, którzy się podopasowywali. Są wśród nas też tacy, którzy się buntowali, którzy byli rebelami, którzy mówili, a nie, kurwa, a nie, ja się nie dam, ja ci pokażę, ja ci udowodnię. Tylko, że i ci, co się dopasowywali, i ci, co się buntowali, nie odpowiadali według swojej prawdy, tylko odpowiadali w imię opresji, którą dostawali. Tym samym odchodząc od siebie. Jedni szli w jedną stronę, drudzy szli w drugą stronę. Kawałki nas zostały tu pośrodku w tej prawdzie, ale kawałki nas zostały zaburzone. I ja sobie pomyślcie, jak wy mieliście, kochani, jak macie być może do dziś. Ja, jak znacie moją historię, połowę mojego dzieciństwa do 17 roku życia mieszkałam w domu, gdzie było bardzo dużo przemocy. I ja reagowałam walką. Ja byłam w walce. Mój ojczym swoje, ja swoje. On kopa, ja kopa. On za włosy, ja za włosy. On pluł, ja plułam. On za siekierę, ja za noża. Nie? On wyzywał, ja wyzywałam. On o ścianę, ja o drzwi. My się tam, żeby już nie przesadzać, ale napierdalaliśmy, kochani. Zwłaszcza jak ja już byłam starsza. I ja do dziś
mam w sobie taki odruch, który mam tą drogę neuronową, ostatnio tego doświadczyłam, która jest tak silna, że ja gdy widzę dorosłego mężczyznę pod wpływem alkoholu zbliżającego się, to ja nawet nie wiem kiedy, kochani. Ja potrafię się tak zachować, że uwierzcie, i to nie jest, że ja się chwalę, tylko to jest przerażające dla mnie samej. Że bo ja ostatnio tego doświadczyłam, gdzie pijany mężczyzna podszedł i Simbę zaczął zaczepiać, to tak jak ja zareagowałam, to on sam się wystraszył. Nie ma to jak wariat spotka większego wariata. W dodatku wiecie, ja nie wyglądam tak na dziś dzień, jakbym była zdolna do takich rzeczy. Ale tak jak się zachowałam, to nawet mój przyjaciel, który tam ze mną siedział, to był w szoku. U mnie to się dzieje w sekundę. Ja mam tam czteropasmową autostradę, bo ja tak dorastałam. To była sekunda, gdzie on podszedł, miał w jednej ręce butelkę wódki, w drugiej ręce butelkę piwa, podszedł i zaczął dom. I tylko wystarczyły te słowa. Co? Kurwa. I u mnie całe ciało po prostu. Całe ciało. Ja od razu widziałam, gdzie jest moja butelka wody gazowanej, szklana. Ja od razu już wiedziałam, co do niego powiedzieć. I ja od razu tam byłam. Ja w ogóle nie wiedziałam, gdzie moja kora była. Ale ja mam w sobie też drugą część. Ja mam w sobie taką część, że jak mnie wywalili z domu na tą ulicę, jak miałam 17 lat, to ja wyparłam tą część wojowniczą w sobie. Ja stałam się tą kochającą Ewcią, tą, która obiecała sobie, ja nie miałam z tym kontaktu, to się wydarzyło podświadomie, tak często działają najczęściej nasze mechanizmy obronne, która obiecała sobie, że już nigdy nie krzyknie i nigdy nie tupnie i nigdy nikogo nie obrazi i nie urazi i zawsze będzie kochać i rozumieć, żeby tylko już nikt jej nigdy nie wyrzucił na ulicę, żeby już ona nigdy sama nie została. I ja mam tą część bardzo w sobie. Ja mam tą część i ta część czasami wystarczy nie taki komentarz albo niezadowolona mina mojej przyjaciółki. I ja potrafię 2 noce nie spać. Ja potrafię podejść do dorosłego mężczyzny, który z butelką w ręku patrzy na mnie, jakby miał mnie jebnąć za chwilę i powiedzieć jemu, słuchaj, rozwiązania są 2. Jak nie wyjdziesz stąd, to wzywam policję, a jak zrobisz jeszcze krok do przodu, cię zajebie w łeb. Ale ja tuż obok mam taką drogę neuronową, że ty spojrzysz na mnie nie tak. Ja się rozpłaczę w sekundę i 2 noce nie będę spała. I ja mam w sobie tą nową drogę, tą nową korę, tą dziewczynę, tą Ewelinę, która tak dzielnie od tylu lat pracuje nad tym, żeby zbudować nowe i zdrowe. I która czasami zmęczona tą budową tej nowej drogi mówi, kochanie, dlaczego znowu tak masz? Dlaczego znowu sobie na to pozwoliłaś? Ona przychodzi czasami i mówi, co z tobą jest nie tak? Przecież tyle już wiesz. Przecież tyle już nauczyłaś się. Przecież tyle już zbudowałaś. To dlaczego jeszcze tak masz? Ona też czasami zmęczona przychodzi i mówi, kiedy to się skończy, kochanie? Jestem już taka zmęczona, kiedy to się skończy. Ale ona też, ona się wyedukowała i ona sobie wtedy na tej podłodze obiecała, że już zawsze, przezawsze będzie po swojej stronie do ostatniego oddechu i będzie sobie przypominała, dlaczego tak ma, że z nią wszystko jest ok, a to jak ma jest efektem tego, co jej się przydarzyło i że być może niektóre z tych rzeczy zostaną z nią już do końca, ale tak jak być może i te rzeczy zostaną z nią do końca, tak i ona ze sobą zostanie do końca. Kochani, chciałabym bardzo, ale to bardzo zachęcić nas wszystkich, żebyśmy w tym pamiętaniu z dzisiejszego live'a zostali jak najbardziej przy sobie, żeby to był początek naszej drogi neuronowej, tej nowej, tej zdrowej. Żebyśmy naprawdę przypominali sobie, że z nami wszystko jest ok, ale życie nam się przydarzyło. Że są w nas takie drogi neuronowe, takie miejsca zapisane pod naszą skórą, takie dróżki wyświechtane w naszym układzie nerwowym, które jeszcze tam są, które powstawały, kiedy życie nam się przydarzało,
które są efektem tego, że całe nasze istnienie próbowało nas chronić i bronić i znalazło taki, a nie inny sposób. Ale my teraz w tej świadomości, w powrocie do naszej odpowiedzialności, za rękę z naszą sprawczością budujemy nowe i zdrowe, ale to zajmie czas. To są te momenty, kiedy będziemy wracać do nałogów. To są te momenty, kiedy będziemy wracać w relacje, które są toksyczne. Kiedy będziemy krzyczeć na dzieci, a już krzyczeć nie chcieliśmy. Kiedy będziemy stawiać za silne granice, albo kiedy będziemy bali się je w ogóle postawić. To są te momenty, kiedy będziemy chcieli wyjść z pracy, ale może jeszcze się cofniemy. Kiedy będziemy chcieli się uczyć języka, ale zrezygnujemy. Kiedy będziemy chcieli wyzdrowieć, schudnąć. Kiedy będziemy chcieli sięgnąć po nowe i się jeszcze cofniemy do starego. Pamiętajmy, z nami wszystko jest ok. Życie nam się przydarzyło. I pozwalamy i powracamy jeszcze do tego. Pozwalamy sobie na to i powracamy jeszcze do tego. Dlatego, że to jest takie znane i takie bezpieczne dla naszego mózgu. Że to jest wyświechtane w naszych drogach neuronowych. I tak mocno utkany z tego jest nasz układ nerwowy. Ale my jesteśmy plastyczni. Natomiast jak to mówi John Sharp, nie jesteśmy z plasteliny. To się nie wydarza od tak, choćbyśmy nieraz chcieli. Pewne rzeczy wydarzą się samą świadomością, a pewne rzeczy będziemy naprawdę potrzebowali drukować w naszym ciele i w naszym myśle i w naszym mózgu długo, a być może na zawsze. Znowu, pytanie jest zawsze to samo, od lat już 14. Czy my tam dla siebie i przy sobie będziemy, kochani? Myślę, że będziemy. Że będziemy tutaj dla siebie samych i dla siebie nawzajem, jak już jesteśmy tyle lat. To tyle na dziś. Ściskam Was. Dajcie znaka jeszcze po naszemu, czy kapiszy, czy nie kapiszy. Czy jesteśmy w tym razem, czy nie jesteśmy w tym razem. My nie możemy sobie nie wybaczać. Naprawdę nie możemy. To jest bez sensu. Jak nasz umysł kocha naukę, a kocha, to niech sobie ogarnie to, że my wręcz musimy sobie wybaczyć. Nie ma innej drogi. Ale wziąć odpowiedzialność. Ściskam Was, kochani. Dziękuję za Was. Wracam wkrótce. Przyjdę z jakimś live'em. Nie będzie mnie za dużo, bo wiecie, nie będzie mnie za niedługo, wkrótce. Nie będzie mnie teraz za dużo, kochani, dlatego, że po pierwsze startuję z kursem o obfitości. Zapraszam Was w ogóle na ten kurs. Zrobię oddzielnego, myślę, live'a, a jak nie, to jakieś storki i rolki porobię. Startujemy 12 września, ale nie chcę zagadać tego naszego pięknego live'a tym. Ale zapraszam Was całym sercem na ten kurs, bo on będzie o tym. Bo obfitość to nie jest kurs o pieniądzach. On jest o pieniądzach też, ale to jest o obfitości tego życia. Ale też, jak wiecie, szykuję się na Staw się do życia. To jest duży projekt, on mnie dużo kosztuje, więc nie będzie mnie za dużo online, ale będę wracać i się pojawiać na tyle, na ile mogę, kochani. Ok? Ściskam Was cieplutko. Dziękuję za dziś. Jesteśmy w kontakcie. Buziaki. I dlaczego się to nam przydarzyło? Dlaczego? Dlaczego? A ja bym zapytała, a to dlaczego się wybierałeś na planetę Ziemia, no? Czego tu lazłeś? Czego? Trzeba było? Trzeba było? Trzeba było siedzieć tam, gdzie było dobrze. Zachciało się? Wybaczenia i emocji, materii i wszystkich tych, atrakcji na planecie Ziemia. Trzeba było siedzieć w nicości. Buziaki, kochani, łapiemy się.